Witajcie moi mili, w tym odcinku wyrwiemy się z magicznej krainy i skonfrontujemy się z Detlafem. Zobaczymy, co Syjana będzie miała do powiedzenia wobec Detlafa i jego zachowania. Zapraszam. Hejka, witajcie moi mili. Co się stało? Z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek. Zagrajmy Wiedźmina 3, Dziki Gon. Jak pamiętacie, dostał nam tutaj zasadnie fasolek. I będziemy uciekali z tego cudownego kraju, tej cudownej krainy. O! Oczywiście zgrzedów domowych od nie powiem czego tu nam nasadzili. Najgorsze jest to, że one jak atakują, to jest knockback. Jak nie dostaniemy knockbacka, nie możemy my walczyć. Dobra, to tu. Wyciągaj fasolki. Dawno nikt do niego tak nie powiedział. Czekaj. Bo? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Dobra, wrzucaj! Mądra! Popsuła się. Popsuliśmy łodygę. Zawsze coś się musi stać. Ostatnia prosta. No. No, co, o czym ja tu mówiłem, nie? Nie, fajny motyw. Fajnie, ciekawe jestem z jakim... Jezu, to był w tym, w jaśmie magicznej fasoli. Jaki gigant olbrzym to był? No ja się go zabił, ścinając fasolę. Niesamowite. Trochę podupadło. Czas na podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z... Z nim. Olał się. Okej, chmurny gigant. Queen. No takie trochę nie fair zagranie. Wow. To jest trochę bardzo nie fair. No dobra, okej. Okay. Uzujemy na Queen. Miecz. 40%. Już nie mamy tego dobrego zestawu. Powiem wam, że teraz dopiero zacznę zauważać. No, obrażenia 4 słowy w górę. Trofeum? Trofeum z niego będzie, bym chciał przyznać. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik. Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Tak? Do czego? Chcesz mnie zmanipulować, tak jak Detlafa.
Nie, chcę od ciebie czegoś znacznie prostszego. Potrzebuję mężczyzny, Geralt. Nie patrz tak na mnie. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Potraktuj to jak moje ostatnie życzenie. Mówię, że wygląda trochę jak Yennefer w tej pelerynie, nie? Chociaż nazwy chuja, nie? Nie wiem, czemu mam wrażenie, że nazwy chuja, ale... Jej nie będzie. I kurwa, czemu sądzisz nazwy chuja, nie? Nie wiem, czemu mam wrażenie, że to się źle skończy. Rozstaniemy się bez słowa? A co? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? Nie przypominam sobie. W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Możliwe, że to będzie zależało od ciebie. Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? O kurwa, będzie mi tak... Na razie nic więcej niż to, co właśnie usłyszałeś. Chodź, zaprowadzę cię do wyjścia. Kurwa, czuję, że i tak będziemy musieli się napieprzeć z Detlaffem. A to, czy uwolnimy Sianę, czy nie, jest po prostu poboczną decyzją, która mogłaby być, a nie musiała. I oczywiście giganta nie zlutuje. Nie, zlutuje, dobra. No to idziesz? Kolejny ognik. No ostatnim razem ognik nam nie pokazał nic złego. Podążanie za tymi ognikami to jest fajna sprawa, bo... Dark Souls. I unikalny miecz, dobra. Jak graliście w Soulsy, to wiecie... Aha, mam... Kurwa, macie, mam mięso, które mi nie buduje kapa. Wiecie, czy to mi budowało kapa? Cholera. Niedobrze. Nie mam mięsa, które będzie mi zapewniało regenerację pasywną życia. Niedobrze. No dobra, trudno. Co to za miecz? Srebrny. Geszefrut. Właśnie, mam, to ja tą zbroję mam, bo myślisz, ja miałem sen, kurde, już mi się Geralt jest, ten śni po nocach. Tak, spodnie z kosą mam też. Wiedźmi się śni po nocach.
Za dużo gier i potem mam. Ale tak szczerze, jak ja mam teraz stąd wyjść? Jak mam wejść do góry? Tędy, dobra. Ale nie, tak jak ten, dużo osób mówiło mi. Przede wszystkim też kuzyn jeden, kuzyn mi mówił, mój drugi kuzyn, tak mam kilku kuzynów, że ten miecz od Pani Jeziora jest najmocniejszym mieczem srebrnym. To faktycznie, nie? On jak złoży staki, to jest petarda. Z ciekawości, po co ci było to serce dwuszone i książęce wino? Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Wiem, ale nie żałuję. Raz się żyje. Trzeba tylko wskoczyć do studni. Panowie, przodem. Serio? Skoczyć do studni, hardkorowo. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O kurwa, pożoga. Portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Analiettą, kiedy... Uciekałyście guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym, czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki? Regis, co się stało z twoimi słynnymi manierami? Przepraszam, zapomniałem się. Akurat w tym momencie ona miała rację, żeby nie mówić dla niej do dziecka, nie? Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Następne punkty 4, przydałoby się zobaczyć, czy mam mutację jakąś do rozłożenia. Ładnie tu. Prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntyn. Ruina jak ruina. Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlaf w tobie widział? Może sam ci powie. Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze, tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte? Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. No dobra. Przygotujmy się. Detlaf zaraz tu będzie.
Dobrze wiedzieć, że Regis się nie będzie wtrącał, nieważne jaką decyzję podejmiemy. Jana, muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlef, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie? Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Co? Ale jak? Amulet. Znowu dałem się okpić. Zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Trzeba było się nie wtrącać, Wiedźminie! No, kurwa, i wiedziałem, że na nas pójdzie. Jestem sam Deadlock. Oj kurwa. A teraz przynajmniej mam czyste sumienie. Chciałem mnie na miejsce zawsze. Szukaliście mnie obaj! My to planowaliśmy. Milcz! Wy macie więcej czasu na czytanie dialogów. Co do kurwy. Okej, teraz to... Lepiej zacznij się do nich modlić! Błagam, cokolwiek co regeneruje hapsy. Jest, jest cokolwiek co regeneruje hapsy. What the fuck? Ale serio, kim jest ten Detlef? Inaczej, mam olej przeciwko wampirom? Bo ja to robiłem kiedyś. Średnio. Hmm.
Nie mogę. Nie mogę go zrobić w trakcie walki. No to dupa. Ej, umarliśmy? Nie miałem nie miałem staminy naładowanej. O kurde. Dobra, może możemy wtedy zrobić ten. No nie, nie będę mógł, bo to jest wszystko na zasadzie cutscenek zrobione. O kurwa. Teraz to z Detlafem to będzie problem. Dobra, jakiś czas później. Ładnie. Może... Dobra, pociągnijmy linię tak samo. Ale jestem... Amulet. Okej, okay, póki oni się biją, ja chyba mogę jeszcze wejść w alchemię. Tak, jest, mogę. Kurwa, jak ja się cieszę, nie? Olej przeciwko wampirom. Ulepszony olej przeciwko wampirom. Mam wyśmienity olej przeciwko wampirom? Nie mam. Dobra. Dobra, poczekajcie, teraz tak, jeszcze. Naprawa. Okej. Naprawiajmy się. Kurde, najgorsze jest to, że w tym srebrnym mieczu nie mam możliwości w ogóle dołożenia sobie soketów. Dobra. Oszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliście. Milcz! Nie, jest. Jest Queen! Jest Queen! Boże, nie widzę. Nie, wtedy jakoś tak wygodnie weszliśmy w Deflapa. No nie, od szpadzurków. Teraz tak, olej. Gdzie jest ulepszony przeciwko wampirom? Zdecydowanie. Dobra. Lepiej zacznij się do nich modlić. Ja z kółek kilka... What? No ej, no kurwa, bez takich. Ej, no naprawdę, nie? To będzie toporna walka. To będzie w luj toporna walka. Kurde, no co jest? What? Może... Czekajcie, będę musiał zrobić sobie... Okej, okay. Jeszcze raz, alchemia. Olej przeciwko wampirom. Ulepszony na wampiry. Ekwipunek teraz. Yeah.
100%. Zrobimy tak. No i co ja tu mogę jeszcze zboostować? Nie mogę nic zboostować, nie? Teraz tak, pytanie, czy ten quick save. Tak, te szamutra wesz przez ten quick save. Szukaliście mnie obaj! Nie zaplanowałem. Dobra, no ty też mnie. Właśnie! Zapominam o tym, że mamy akcji. A teraz mogę skipnąć tego. Dobrze, i teraz tak. Trzeba zrobić to po... Dobra, ale już, że? Przeciw wampirom. Tak. Lepiej zacznij się do nich modlić! No i weź tu, bądź mądry, pisz wiersze, nie? Naprawdę, nie? Ale się naćpam eliksirami, to po prostu będę... Poziom zatrucia eliksirami za wysoki, cholera. Po raz pierwszy mam tak, że prześpałem eliksiry w tej grze. Nie mam HP, muszę czekać jak mi się HP poregeneruje. Boże, jaka bieda. No właśnie. Mam nadzieję, że wrzuci już nas tutaj do tej walki na koniec, nie? Nawet z takim low HP. A mogłem sobie zrobić quick save'a tutaj. Nie, nie mam, kurde, poczekajcie, potrzebuję jakiś eliksir sobie ogarnąć, który mi ściąga cały ten, bo było coś takiego, pamiętam. Zwiększę czas. Są wyśmienite. Nie no, powiem wam, że problem jest o tyle głupi, że ja nie mam... Nie mam chyba tego gówna, co neguje. Bo powinienem mieć jeszcze... Chociaż może... Zwiększą moc znaków, nie. Nie. O pierdyle, piękna rzecz, to mi się przyda.
Usuwa zatrucie eliksirami. Tak, to jest to, co ja będę potrzebował prawdopodobnie bardzo szybko użyć, nie? No dobra. Okej, okay. A. Wchodzimy już ze znakiem Queen. Mam nadzieję, że... No jasne, zabrało nas. Chciałem tylko dostać dziewczynę. Poszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. Milcz! No, o, jeden odskok za dużo i złamany kombo. Dobra. Tam widziałem, Deathlock miał te swoje gówna. Byłem tak, to druga faza będzie mnie najbardziej boleć. A tą czarną krew ja muszę sobie zostawić na trzecią fazę. Czyli drugą fazę lecimy na oleje przeciwko wampirom. Lepiej zacznij się do nich wody. Okej. Bardzo dużo mu zrobiliśmy tam jednym podejściem. Bardzo dużo mu zrobiliśmy tym pierwszym podejściem. Może gra zacznę zauważyć, że się irytuje, albo nauczę się już jego kombo. Teraz zaczniemy tutaj. Dobra, wysrało go. Gdzie jest jeden? Okay, mamy zatrucie eliksirami, ale... Nie jeszcze dużo. A teraz jesteśmy na krytycznym. Dobra, tancerz. A teraz przydałoby się... Teraz byśmy potrzebowali wbić sobie... Gdzie było to, co usuwa zatrucie eliksirami? I działania eliksirów. Dobra, zróbmy tak. Teraz dosz, biały miód. Tak. Dobra, gdzie jest Deathlock jeszcze? Tu. Dobra, to jest takie tanksowanie z nim. Ale on chyba teraz ma też mniejszą szansę na hit. O. Jak to powiedziałem, to... Dobra, jaskółka. Gdzie było trzecie oko? Kurwa, no! Nie wykastowałem znaku. Jestem zły. Jestem normalnie zły teraz na siebie. Nie, walka z Deathlockiem to jest normalnie ból dupy, nie? Jest normalnie ból dupy. Dobra, weźmy to. Znowu olej na miecz. Okej, no pierwszą fazę i drugą. Chciałem tylko dostać dziewczynę. Poszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. Milcz! A ona używa amuletu, już wiem po co jej był amulet.
On też łamie combo. On też ma tyle to, że właśnie on potrafi złamać to swoje combo. Nie, chyba na pół, która robi tak jakoś inaczej. Ale kurde, uczę się go jak bossa w Soulsach. Dobra, teraz co? Jeśli wiesz, lepiej zacznij się do nich modlić! A ja czego mnie tu sieknął? A dlaczego mnie tu sięgnął w ogóle? Zaczną się wkurzać, nie? Zaczną się irytować na tego gościa. Nie, no dobra, mam jeszcze 25 minut, żeby go pokonać, nie? Ja nie wierzę. Ale on jest tragiczny, Detlaf jest tragiczny. On jest tragiczny, bo on robi stun locka. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, nie? Stun za stunem jest nakładany i... Dobra. Tak, teraz quick save. Wtedy byśmy od razu mogli wpadać do walki. To jego druga forma... Chciałem tylko dostać się na czekanie. Poszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. Ta jego druga forma jest strasznie taka... namolna. Ale teraz mamy 80% więcej damage'a. Bo mamy eliksir. Znaczy będziemy mieli teraz eliksir i... Jeśli wiesz, lepiej zacznij się do nich modlić! Nie wiem dlaczego to nas trafiło, to nas nie powinno trafić. O, tak samo wcześniej, nie? Kurwa mać, no pierdolę to, normalnie już mi szlak trafia. Dobra, bez gadania, bez niczego, no comment teraz i po prostu się skupić na tym. 2 na 1, później po tym on zeskakuje, rypnąć go. Muszę się skupić na tym. Może dlatego też, że mam lekki pancerz, on mi daje movement, ale tego movementu nie umiem wykorzystać teraz. A tak to jest jak się całą grę przechodzi tak hehehe, side questy, hihihi, tutaj coś porobimy, tam haha, coś pogrzebiemy. Kurwa, i przychodzi jakaś trudna walka i człowiek jest jak szmat. Chciałem tylko dostać dziewczynę. Oszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. No i jeszcze raz kółkę użyłem. Dobra. No dobra, i mamy adrenalinę jeszcze. I mamy jeszcze adrenalinę.
Więc chociaż o tyle dobrze. Dobra. Jesteśmy mocno przy planetami. Teraz tylko tak. Okej, jedna rzecz, o której zapomniałem. Mutacje. Nie, dobra, mamy za mało. Fuck. Nie mogę tego zmienić tak w czasie walki. No dobra. To mam aktywne. Chyba nie mam. Ale tak też nie mogę zrobić w czasie walki. Myślisz, że to mnie powstrzyma? Gotuj się na śmierć, Wiedźminie! Teraz tak, w sumie to możemy sobie wrzucić już w tym momencie. Moment, tu mamy tą krew. Okej, okay, a gdzie jest to, co neguje? Biały miód, dobra. No i tak de facto musimy zniszczyć wszystkie, więc można chyba oklepywać je po kolei. Tak, można, dobra. Możemy to zrobić w ten sposób. Dwa ciosy na każde. Ja wiem, to jest nudne w fiul. Jest nudne w luj. Jest nudne w luj, ale to jest skuteczne. Jezus Maria, źle zrobiłem, bo użyłem tak. Mam teraz to. Y na wampiry, dobra. Panie, udało się. A ile mnie ten boss kosztował? Ile mnie Detlef kosztował nerwów? Jezus Maria. Odrąb mu łeb, Geralt. Przykro.
krew i wino są. Ja nie... Ja lubię przechodzę. Zarąbiste zakończenie. Się zaraz okaże, że to już nie wszystko. Jeszcze musimy się uporać przecież pewnie z królową i całą strażą. Co? O panie. Masakra. Ale dobrze, odłożyłem sobie to na dzień, kiedy będę wypoczęty.